Witam Cię ponownie na moim kanale, w kolejnym vlogmasie. Cieszę się, że jesteś ze mną. Zostaw koniecznie kciuka pod tym filmem, że Ci się podoba. O ile Ci się będzie podobał. Tym razem postanowiłam nagrać taki krótki film instruktażowy, jak podarować braszpenom drugie życie. Te osoby, które już przez dłuższy okres czasu już ćwiczą z braszpenem, nieważne jakiej firmy, zauważają, że po pewnym czasie końcówka w braszpenach zaczyna się rozwarstwiać. Tutaj mam takich delikwentów, na których to bardzo dobrze widać, że one się już rozwarstwiły. Widzisz tą końcówkę? To jest akurat Faber-Castell. I ta końcówka już nie jest ładna, taka zbita, tylko ona jest rozwarstwiona. I problem się pojawia wtedy, gdy zaczynasz pisać cienką linię, bo ona już nie jest taka idealnie cienka, nie jest idealnie taka prościutka, gładziutka, tylko jest taka postrzępiona. Widać to właśnie w literach, gdy będziesz to pisać. I to nie wygląda ładnie. I jest grupa braszpenów, które można bardzo prosto naprawić przy użyciu pinsety. Wystarczy wziąć pinsetę, wyciągnąć tą końcówkę, obrócić ją, włożyć ponownie i braszpen ma drugie życie, czyli jest jak nowy. I tutaj przygotowałam pokazowo kilka braszpenów, kilkanaście, kilkadziesiąt może nawet grup braszpenów, w których to możesz wykonać, bo nie wszystkie braszpeny się do tego nadają, aby je naprawić. Niektóre jak już się popsują, to się po prostu popsują i się nic nie da z nimi zrobić. Na wstępie od razu powiem, to są większość, tak praktycznie to są wszystkie braszpeny z dużą końcówką pędzelkową, te może są rozmiarowo najmniejsze. Ale jeżeli tak podzielimy, że od tych już zaliczam je do tych z większą końcówką, a na przykład Fudenosuke Hard albo Pentel Touch, to już są braszpeny z małą końcówką pędzelkową, no to w tych właśnie z dużymi końcówkami pędzelkowymi można rzeczywiście większość z nich bardzo szybko naprawić i nadać im drugie życie. Tak więc Faber-Castell, na pewno w nich to można zrobić. Zaraz tutaj naprawię te dwa braszpeny, bo one są definitywnie już popsute, już piszą nieładnie. Tutaj mam całe opakowanie. Ogólnie nie polecam tych braszpenów. One może się nadają do szkicowania, do rysowania, do malowania, do takich jakichś projektów, ale jeżeli chodzi o brush lettering, one bardzo szybko się psują. Te osoby, które mnie śledzą na Instagramie, widziały, gdy kupiłam sobie właśnie ten biały braszpen. To jest chyba jedyny, z tego co kojarzę, jedyny biały braszpen obecnie na rynku. I ja wykonywałam tam chyba raz w tygodniu nim napis, zawsze na Friday for Future robiłam napis jakiś tam na czarnym tle, na biało pisałam. I na początku mówię, o fajnie kryje i super wygląda. I z kolejnym napisem widziałam, jak te napisy wychodzą coraz gorzej. Te linie nie są takie ładne, nie są gładkie. A przyczyną tego było, że po prostu ta końcówka się tak szybko rozwarstwia, rozwala. I po prostu te literki już nie są takie ładne. Dlatego... wydaje mi się, że te braszpeny są najgorsze z tych markowych braszpenów, które miałam do tej pory i ich nie polecam. No po prostu trzeba się liczyć z tym, że długo sobie nimi nie popiszecie, bo po prostu one się szybko psują. Nawet gdy piszę po gładkim papierze, to jednak one się rozwalają. I to jest nieważne, to jest biały, tutaj mam szary, który jest też tragiczny. No i te tutaj też na samym początku, gdy jeszcze się tak nie znałam na braszpenach, to po prostu kupiłam sobie ten set sześciu braszpenów i one tu są wszystkie do bani już. Tutaj we wszystkich mogłabym pookręcać te końcówki, po prostu jak nie używam. Czasami coś koloruję tylko. Dobrze, czyli w tych zaraz wymienimy końcówki. Później mam Tombow ABT Dual Pen. To są te takie standardowe, najczęściej pokazywane braszpeny w sieci. To są dosyć drogie braszpeny. Od razu powiem, że one się nie nadają absolutnie dla osób początkujących, bo to są braszpeny, które są naprawdę bardzo trudne w obsłudze. One też piszą dosyć duże litery, ale jeżeli jesteś osobą początkującą, to zaczekaj. Poćwicz najpierw innymi braszpenami, tańszymi, przede wszystkim tańszymi braszpenami, bo to są bardzo drogie braszpeny. I są trudne w obsłudze i te litery, które później nimi piszesz, one są takie grubiutkie, takie małe kiełbaski i to nie ma nic wspólnego z estetyką moim zdaniem i naprawdę nie warto od nich zaczynać. Jeżeli już ćwiczysz kilka tygodni i widzisz postęp, że już dobrze, że opanowałaś cienką, grubą linię, to wtedy ewentualnie poszukaj dwóch, trzech kolorów i przerzuć się może na nie. Ale na sam początek ich nie polecam, bo się bardzo szybko zniechęcisz i przestaniesz
przestaniesz praktykować brush lettering. Ale w nich tak samo, tak jak mówiłam, tutaj można wyciągnąć pinsetą tą końcówkę i ją obrócić. Tak zastanawiam, tutaj one, nie mam aktualnie żadnego, który jest popsuty. Czarne zazwyczaj, bo czarne mi się najczęściej pisze, ale on jeszcze dobrze wygląda. Tutaj nie będę nic zmieniać w nim. To jest ten. Później mamy Ecoline. To też są praszpeny z dużą końcówką pędzelkową. Zauważyłam, tak już teraz po kilku latach stosowania braszpenów, wydaje mi się, że one są najbardziej chyba wytrzymałe z tych braszpenów z dużą końcówką pędzelkową, że z nimi się nic nie dzieje. Też w zależności ile piszemy, ja zazwyczaj nimi piszę na flipchartach, no to takie dosyć spore litery, ale ogólnie nie mam żadnego braszpena z Ecoline, który jest popsuty, który bym powiedziała, teraz muszę wyciągnąć to i obrócić tą końcówkę, bo one bardzo wszystkie ładnie wyglądają, więc... Tak z moich obserwacji wynika, że te są takie dosyć stabilne braszpeny, jeżeli chodzi o wytrzymałość tej końcówki. Tylko, że one piszą bardzo duże litery. Jeżeli ktoś chce to w bujo na przykład zastosować, no to tak średnio, bo zaczniecie pisać i ten wyraz będzie taki wielki i tam za wiele notatek się takim braszpenem dużym nie zrobi. Także w tych można też wymienić końcówkę. No i moje ulubione braszpeny, czyli Edding 1340. To też jest braszpen z końcówką pędzelkową. Braszpen z końcówką pędzelkową. Też do pisania większych liter, ale one są troszeczkę mniejsze niż tutaj Tombow. Tombow jest większy od Edding. Największy jest Ecoline, czyli Ecoline wykonamy największe litery. Później będzie Tombow, będą troszeczkę mniejsze. Później będzie Edding, one są jeszcze mniejsze, czyli już na przykład Eddingiem możecie sobie w bujo napisać rozkładówkę miesiąca czy rozkładówkę tygodnia, bo te litery nie są takie wielkie, a Tombow jest moim zdaniem za duży, że to są takie grube kiełbaski i to nie wygląda fajnie. A tutaj już uzyskamy ten efekt takiej smukłej litery. I tak samo jest tutaj w przypadku tych, one już są troszeczkę mniejsze, więc ta litera jest jeszcze bardziej smuklejsza, a jeżeli chcemy nasze pismo jeszcze mniejsze napisać, żeby te litery były jeszcze mniejsze, no to wtedy sięgniemy po Tombow Fude Nosuke Hard. Albo soft też jest mniejszy niż Edding, lub Pentel Touch. One są dosyć do siebie podobne, chociaż ja osobiście wolę Tombow niż Pentel, ale to kwestia może indywidualna. Dobrze, z tych braszpenów one też mam je dosyć długo. One się właśnie też są wytrzymałe, nie rozwalają się, ale bym powiedziała, że Ecoline jest jeszcze bardziej stabilny. I z tych mi się wydaje, że ten szary mi się już troszeczkę rozwarstwił, tak, po nim sporo pisałam. I w ogóle go nie oszczędzałam, więc w tym szarym wydaje mi się, że końcówka była już taka niezbyt fajna. Bo kojarzysz, już takich ładnych linii mi nie robił. Więc tutaj sobie wymienię sobie tutaj tą końcówkę. I z tego, co tutaj widzicie, może Wam to się rzuciło w oczy, że ja nie trzymam swoich braszpenów w takiej pozycji. Odradzam Wam trzymać braszpeny, podkreślam braszpeny, w słoikach, w jakichś kubkach, tak na poziomo, tylko zawsze lepiej na leżąco, żeby tutaj ten tusz, który się znajduje w ich wnętrzu, żeby on tak się równomiernie rozprowadził po całym pisaku, a gdy będziecie tak trzymali, to po prostu ta końcówka Wam zacznie wysychać. Tak, bo tutaj jest, to jest atrament, nie atrament, to jest na bazie akwareli, farba wodna. Właściwie tymi wszystkimi tutaj braszpenami można też akwarelować. Bardzo ładne efekty można uzyskać. I jeżeli będziecie tak trzymać, no to wszystko spływa pomalutku w dół i wysycha ta końcówka, więc nie powinno się przechowywać braszpenów takich tutaj z akwarelą, na bazie akwareli w takiej pozycji, tylko na leżąco, to wtedy ten tusz się rozprowadzi tak równomiernie. I w takiej pozycji też bym nie trzymała, bo wtedy to wszystko spływa bardziej w dół, a taka leżąca pozycja wydaje mi się, że jest najbezpieczniejsza. I tak przechowuję moje braszpeny. Dobrze, teraz chciałam tylko pokazać tak na szybciutko, jak się zabiorę do wymiany końcówek. Może najpierw zacznę w tym nieszczęsnym Faber-Castell, który mówiłam, że jest według mnie najgorszym braszpenem. Tutaj Wam zademonstruję może, jak on pisze przed wymianą. Może sobie obniżę kamerkę. Teraz Was troszeczkę obniżę, żeby to było bardziej widoczne i żebym ja mogła się bardziej nachylić może nad tą kamerą. Napiszę teraz słowo hej może. Widzicie tą linię, jaka ona jest taka nierówna? O, tutaj już jakieś fuzle przyczepiają.
I ta linia, tutaj jeszcze sobie domaluję, ona bardzo mało się odróżnia prawie od tej, jest taka minimalnie cieńsza i też jest taka nierówna. Tutaj widać, że się tak rozwarstwiło, bo ta końcówka właśnie nie jest taka fajna, elastyczna. I ten napis jest po prostu niefajny. Teraz Was podniosę do góry. Uwaga, uwaga, uwaga. I teraz wymienimy tą końcówkę. Czyli biorę pinsetę do ręki. Tak. To mogę sobie położyć. No można też wziąć chusteczkę do ręki. I wkładam. Też robiłam raz chusteczką i wciskamy. Tak? Wydaje mi się, że jest na dobrej grubości. Może, żeby Was aż tyle razy tutaj nie obniżać i podwyższać, to zrobię we wszystkich naraz. I teraz to samo robię w tym białym, czyli wyciągam. Tak. I tutaj wkładam. Jest ok. I jeszcze zrobię to tak samo w eddingu. Tak, pamiętam, że ten szary, może jeszcze tutaj pokażę. On aż taki zły nie jest, ale już nie jest taki fajny jak wcześniej, jak taki nowy kupiony. No, pamiętam, że pisałam i to niezbyt fajne było. I tutaj go okręcę. I jest. Dobra, czyli trzy brush peny uratowane i zaraz pokażę na przykładach, jak znowu ładnie piszą. Teraz Was znowu troszeczkę obniżę. I teraz pokażę może ten pierwszy szary, to był Faber-Castell. Czyli końcówka jest bardzo ładna, znowu widać, taka jest idealna. I teraz napiszę hej. O, jaka już fajna, cieniutka ta linia wychodzi. Oj, moje biurko, na półgwiazdce pisałam, przepraszam. I mi tutaj troszeczkę krzywo wyszło. I tutaj mogę jeszcze to rysować. Dobrze, i tu już widać, jaka ta linia cieniutka jest naprawdę cienka, taka idealna. No dobrze, tutaj po prostu miałam pod kartką gwiazdkę i mi nierówno wyszło. A tutaj ta cienka linia, no to ona była o wiele grubsza, bo ta końcówka była rozwarstwiona, czyli już jest o wiele lepszy wynik. Jeszcze napiszę teraz to eddingiem. Podłożę sobie kartkę, żeby mi tu nic nie przeszkadzało. Tutaj jest też naprawiona teraz końcówka. I napiszemy. Troszeczkę okręcę. Już widać, no dobrze, tutaj to się troszeczkę ręka zachwiała, zadrżała, ale widać już różnicę w grubości tej linii, jaka ona jest. Tutaj, a tutaj. Tak, tu jest o wiele cieńsza. Ta grubsza też już jest troszeczkę cieńsza, no bo ta końcówka jest o wiele fajniejsza, ten pędzel jest lepszy. Może napiszę jakieś inne słowo. Na szybko tylko. Tu wideo nie trwało aż tyle. Ale tutaj też widać, jaka ta cienka linia jest fajna, cieniutka, a gruba już jest nie jest aż taka mocno gruba. Czyli nadaliśmy życie, drugie życie naszym brush penom. Może jeszcze dla demonstracji pokażę ten biały brush pen. Bo gdy on jest nowy, to ma bardzo fajny... Podniosę Was teraz do góry. Uwaga, uwaga, uwaga. Przepraszam za tutaj, za te wszystkie góra, dół, ale... Tutaj mam taki blok czarny. I tutaj... Thank you.
Czyli też widać ładną, cieniutką linię, grubą. I to nie jest rozwarstwione. To jest ten biały. Jeżeli chodzi o efekt, to jest naprawdę bardzo piękny. On ładnie kryje, moim zdaniem, na czarnym. Fajnie to wygląda. To jest z tego, co się orientuje, jedyny biały brush pen na rynku, który jest aktualnie dostępny. Jednak on bardzo szybko się rozstrzępia, więc przygotujcie się na to, jeżeli go kupicie, że długo nim nie popiszecie. A jeżeli jeszcze nie macie tak wprawy i na samym początku jesteście, to już tym bardziej go bardzo szybko popsujecie. Ale można tą końcówkę po prostu wyciągnąć, okręcić i nadać brush penowi, dać mu drugie życie. Dobrze. Mam nadzieję, że te wskazówki okazały się dla Ciebie pomocne, że troszeczkę tutaj zajrzałaś, jakimi brush penami można pisać, jakie litery można pisać, jak można pisać. Pokazałam Ci ten taki prościuteńki sposób, jak je naprawić. Przynajmniej Ty tutaj z dużą końcówką pędzelkową, na przykład Fudenosuke Hard, nie nadaje się do tego, czy też Pentel Touch, tam nie można w nich wymieniać końcówek. Dobrze, dziękuję Ci za uwagę, zostaw kciuka do góry, jeżeli to wideo Ci się podobało i do zobaczenia w kolejnym Vlogmasie. Trzymaj się cieplutko, pa, pa.